Dobry wieczór wam wszystkim, z tej strony Daniel Wojda. Witam was po krótkiej, ale jednej przerwie. Bardzo się cieszę, że mogę z wami znowu się tutaj na medytacji zobaczyć. Dzisiaj będziemy medytować, czy właściwie będziemy zadawać sobie pytanie, jak zrobić, żeby czuć się ważnym dla innych osób i jak sprawdzić, jakie osoby są dla mnie ważne. O tym dzisiaj będzie na medytacji, więc zapraszam wszystkich jak zawsze do wprowadzenia, na którym jest instrukcja, jak medytujemy na medytacjach online. Do zobaczenia za chwilę. Witaj na medytacji online. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli to twój pierwszy raz, teraz będziesz mógł usłyszeć krótkie wyjaśnienie, jak możesz modlić się razem z naszą medytacyjną wspólnotą. Jeśli jesteś tutaj systematycznie, na pewno już wiesz, jak to wygląda. Medytację Pisma Świętego rozpoczynamy zawsze o 21:30. Wcześniej trwa krótkie wprowadzenie do medytacji. W tym czasie przygotuj sobie miejsce, w którym chcesz medytować. Medytowanie przy komputerze jest bardzo trudne. Najlepszym miejscem jest wygodny fotel lub krzesło. Pamiętaj, żeby wyłączyć Facebook oraz inne strony internetowe, tak, żeby nic ci nie przeszkadzało. Streaming medytacji jest także na YouTubie. Są tam lepsze warunki do medytowania. Link znajdziesz w opisie postu. Komentowanie filmiku zostaw na później. Będziemy to robić po zakończeniu medytacji. Przed medytacją możesz wyłączyć monitor. Do modlitwy wystarczy sam dźwięk. Możesz również przygasić światło lub zamknąć oczy. W trakcie medytacji nie musisz nic robić. Usiądź, zrelaksuj się i słuchaj delikatnej muzyki oraz słów prowadzącego. Po prostu pozwól sobie na przeżywanie tego, co rodzi się w twoich myślach, wyobrażeniach i uczuciach. Duch Święty sam poprowadzi twoją modlitwę. Możesz mu zaufać. Nasza medytacja potrwa około 40 minut. Archiwalne medytacje znajdziesz na stronie internetowej www.medytacja.online. A teraz rozpoczynamy wprowadzenie do modlitwy. Medytacje prowadzą jezuici. Więc moi drodzy, tak jak się spodziewacie, dzisiejsza medytacja będzie na temat relacji, bo relacje są nam potrzebne bardziej niż powietrze. A czasami zapominamy, że to jest coś, czego się można nauczyć, albo że to jest coś, o co trzeba dbać. Bo to nie jest coś automatycznego, co powinno być i zawsze jest. Może kiedyś tak ludzie mieli, ale dzisiaj społeczeństwo jest tak urządzone, że coraz więcej jest czynników takich, które urywa nas od relacji, urywa nas od głębi i jak nie robimy wysiłków do tego, to niestety to się wszystko rozlatuje i jest potem duża bieda. A dzisiaj tak się złożyło w ogóle, że jest niedziela Trójcy Świętej, a Trójca Święta, ta tajemnica Trójcy, czyli to znaczy, że to jest coś głębokiego, co nie do końca łatwo się da wytłumaczyć i tajemnica znaczy, że ciągle w głąb można wchodzić. Więc będziemy wchodzić w głąb relacji, w których jesteśmy i które można utwierdzić, można jakoś utrzymać w naszym życiu tak, żeby to po prostu dawało sytość, żebym ja był nakarmiony i nie czuł się osamotniony. O tym będzie mniej więcej dzisiaj. Posłuchajcie tego fragmentu Ewangelii, który będzie mówił nam właśnie na ten temat. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Moi drodzy, kto z was zaprawę oglądał ten wierzę, zwróciłem uwagę na to, co jest na końcu tej Ewangelii, czyli że jest taka wzajemność. Ojciec weźmie, z mojego da wam. I mniej więcej od tego się zaczęło taka refleksja na temat, że to chodzi o taką zależność między nami ludźmi, żeby była taka zdrowa zależność, żeby ja się czuł ważny dla innych i żeby inni byli dla mnie ważni. I pod tą zaprawą poczytałem trochę komentarzy, w których niektóre osoby się tak
podzieliły z nami, że no, mają trudne doświadczenia z relacjami, że są takie na przykład relacje, które wywołały duże rany w nas. Więc na tej medytacji nie będziemy się zajmować leczeniem ran. Nie będziemy się zajmować takimi relacjami, które coś rozwaliły we mnie, albo jakimiś świeżymi konfliktami, które są cały czas świeże, cały czas pracują we mnie. I nie będziemy się zajmowali też próbą rozwiązania jakiegoś konfliktu. Cel tej medytacji jest taki, żeby zobaczyć różne osoby, które były w moim życiu ważnymi osobami i coś się stało takiego, że ten kontakt zgasł. Może jest konflikt jakiś, ale konflikt to nie znaczy, że myśmy... To znaczy tak, ale konflikt taki, który nie wywołał głębokich, wielkich ran, że ja teraz nie mogę się do tego dotknąć. Więc jeśli do głowy wam przychodzą takie osoby, z którymi na przykład jesteście jakoś skonfliktowani, a myślicie o nich, to znaczy co? To znaczy, że to są ważne osoby dla was cały czas. Bo jakby ktoś był obojętny wam, to wtedy byłby nie był ważny. I nawet jak ktoś jest nam obojętny, jesteśmy z nim skonfliktowani, no to on nie wraca do głowy. Ale jak ktoś jest ważny i żyjemy w konflikcie, no to on wraca. To jeśli jest konflikt, ale nie ma ogromnych ran, że ja nie jestem w stanie dotknąć tego, to można o takiej osobie pomyśleć. Natomiast jeśli we mnie jest wielkie morze jakichś uczuć, przeżyć, żalu, trudnych emocji w związku z jakąś osobą, to tymi relacjami dzisiaj się nie zajmujemy, to jest ważne. Dzisiaj się zajmujemy relacjami, które są mniej lub bardziej neutralne albo dobre po prostu. Kiedy wiadomo, że ktoś jest dla nas ważny albo my jesteśmy dla niego ważni? Zazwyczaj zazwyczaj to tak niestety robimy sobie, że mówimy sobie, ta osoba nie jest dla mnie ważna, ja nie jestem dla nikogo ważny i robimy taką kategorię w głowie, ważny, nieważny, ja dla nikogo nie jestem ważna. I mam takie przekonanie, że nie jestem. Natomiast to wcale nie musi być prawdziwe przekonanie, bo jeśli jest tak, że są jakieś osoby, albo były, z którymi ja się po prostu dobrze czułem, rozmawiałem z nimi, była dobra atmosfera, od czasu do czasu jak się spotkaliśmy, no to była taka, że fajnie było być sobą, mogłem być sobą wtedy przy tych osobach, oni też byli przy mnie sobą prawdziwi, robili jakieś głupie rzeczy przy mnie albo mówili jakieś ważne rzeczy o sobie, czuli się naturalnie, swobodnie, to znaczy, że ja byłem dla tej osoby ważny. Nawet jeśli ta osoba nigdy mi nie powiedziała, że ja jestem dla niej ważny. Może ja im też nigdy nie powiedziałam, jesteś dla mnie ważny, jesteście dla mnie ważni. Te słowa mogły nie paść, bo nie jest prosto tak mówić. My się przyzwyczajamy raczej do tego, że się tego nie mówi, niż że to się mówi. Ale to nie znaczy, że ja nie jestem ważny dla tej osoby. Jestem. Jeśli jest takie wydarzenie, że jest jakaś naturalność, swoboda, dobrze się czuję, były takie, to jestem. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili taką medytację wyjątkową, czyli żeby sobie znaleźć kartkę i długopis teraz w przygotowaniu, więc koniecznie poszukajcie jakieś kartki i długopisy, jak będziecie robić tą medytację dzisiaj, bo pierwsza część medytacji będzie klasyczna. Wyobrazimy sobie Jezusa z apostołami, jak to mogło wyglądać, że oni mieli dobrą atmosferę między sobą, a później przypomnimy sobie te sytuacje, w których ja z kimś byłem w dobrych relacjach i jak to mnie karmiło. I uwaga, i będziemy wypisywać od początku mojego życia ważne osoby jakieś, które były ważne. Teraz niekoniecznie muszę mieć z nimi kontakt, ale były ważne. Z czasów szkoły, z czasów pracy, z czasów projektów, z czasów jakichś wydarzeń w moim życiu. Żeby przypomnieć sobie, jakie to były osoby, jakie one miały twarze, co się tam stało, dlaczego one były ważne. I że zobaczyć, że to, że to ta relacja przygasła albo nie jest taka intensywna jak kiedyś, to nie znaczy, że ja przestaję być ważny dla tej osoby. Tak się życie układa, że nam się kontakt rozluźnia. Ale to nie znaczy, że się ważność rozluźnia. My nie czujemy potwierdzenia tego, że jestem ważny dla kogoś. Ale jestem, tylko nie mamy kontaktu. No i potem może warto będzie się do kogoś odezwać, ale zobaczymy. Na razie chodzi o to, żeby sobie przypomnieć. Więc to będzie dzisiaj na medytacji. Przypominam wam, że jak ktoś chce medytować samodzielnie, ma takie myśli, medytacja bez lektora na stronie pogłębiarka bez polskich znaków.pl, równolegle medytacja bez lektora. Wyłączcie sobie lektora, jeśli czujecie, że lektor was hamuje, albo macie takie poczucie, że ja powinienem już sam, albo jest coś takiego bardziej mojego, ja mam trochę inne myśli. Idź za medytacją bez lektora, czyli bez lektora to bez lektora, nie ma lektora.
I bądź samodzielny w tym, niech Bóg sam do ciebie mówi. Idźcie w tę stronę jak najwięcej. Więc zachęcam dzisiaj też, może warto właśnie taką medytację zrobić bez lektora. Początek wyobrażam sobie z zamkniętymi oczami, a później robię wyjątek, bo nigdy na medytacjach niczego nie piszemy. To jest taka zasada bardzo ważna. Ale w tej jednej piszemy, żeby zobaczyć, ile tych osób jest, ile było ważnych w moim życiu osób. Piszemy ważne osoby w moim życiu. Mam nadzieję, że to będzie udany eksperyment. Przeczytam jeszcze raz fragment Ewangelii. Wy sobie wygodnie usiądźcie tak, żeby wam dobrze było medytować i rozpoczynamy medytację. Kto może, niech udostępni medytację, polajkuje. Na Facebooku napiszcie, jak ktoś jest na Facebooku, napiszcie, skąd jesteście w komentarzu. Będziemy się modlić za te osoby, które są, które piszą, z jakiej miejscowości są. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, proszę Cię, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie do służby i chwały Twojego boskiego majestatu. Proszę Cię, Panie, abyś poprowadził moją modlitwę. Powierzam Ci teraz ten czas. Powierzam te wszystkie osoby, które będę sobie przypominał. Powierzam te wszystkie myśli i uczucia, które się we mnie pojawią. Pozwalam, Panie, Tobie się prowadzić. Nawet w te miejsca, które są dla mnie niewygodne, niekomfortowe. Pozwalam Ci się, Panie, teraz prowadzić. Powiedz Bogu w swoich słowach swoje powierzenie. Powierzam Ci, Panie, całą naszą wspólnotę, te wszystkie osoby, które się teraz do Ciebie zwracają. Powierzam Ci tych zapracowanych, chorych, zmęczonych, te wszystkie osoby, które są daleko od bliskich i te wszystkie osoby, które Ciebie nie znają,
które Ciebie pragną, które chcą się do Ciebie zbliżyć. Proszę Cię, Panie, nam wszystkim i tym osobom, daj swojego Ducha. Niech Twój Duch dziś nas mocno poprowadzi. I powierzam Ci, Panie, tę osobę, za którą dzisiaj ja się modlę. Przyjdź, Duchu Święty, do nas teraz i do tych, którzy będą modlić się w przyszłym czasie. Proszę Cię, Panie, w czasie dzisiejszej modlitwy, abym zobaczył, jakie osoby w moim życiu są dla mnie ważne i dla których ja jestem i byłem ważny. Proszę Cię, Panie, żebyś mi otworzył oczy na te wszystkie osoby, dla których ja jestem ważny. Pomóż mi wyjść z mojego wewnętrznego zabetonowania. Daj mi, Panie, otworzyć moje oczy na te osoby, dla których ja jestem ważny. Mając zamknięte oczy, pomyśl, że Jezus jest teraz przy Tobie. On razem z Tobą się teraz modli. Mając zamknięte oczy, wyobraź sobie miejsce, w którym przebywa Jezus i Jego uczniowie. Mogą być to uczniowie z czasów Jezusa lub teraźniejsi uczniowie. Zobacz przyjacielskie relacje, jakie panują między uczniami. Zobacz, jak żartują ze sobą, podają sobie jedzenie, rozmawiają, poważnie odpowiadają na własne pytania. W wyobraźni popatrz na pozytywną atmosferę tego miejsca. Jest tam szacunek, miłość i radość.
Zobacz teraz, jak inni uczniowie zauważają ciebie. Interesują się tobą. Pytają o twoje życie. Są tobą zainteresowani. Jak się czujesz w takiej sytuacji? Zobacz teraz, jak Jezus podchodzi do uczniów, którzy rozmawiają z tobą. On wsłuchuje się w to, co ty mówisz. Popatrz na jego skupione oczy, które wędrują za twoim tokiem rozumowania. Jezus teraz zbliża się do ciebie, pochyla się nad tobą i mówi: dopiero człowiek w relacji jest podobny do Boga, nie człowiek samotny. Zobacz, jak Jezus mówi to z zachęceniem. Pomyśl teraz o ważnych osobach z twojego życia, w których ty byłeś w relacji. Kto był ważny na początku twojego życia? Pomyśl o tych osobach i zapisz je na kartce.
kto był dla ciebie ważny w trakcie twojej nauki. W szkole podstawowej i w późniejszym czasie. Jakie osoby były dla ciebie ważne w miejscach, w których mieszkałeś? Pomyśl o miejscach, w których pracowałeś, o projektach, o wydarzeniach, w których brałeś udział, z kim ważnym wtedy pracowałeś, z kim ważnym dla ciebie. Zapisuj na kartce te wszystkie osoby, które były dla ciebie istotne.
pomyśl o trudnych momentach w twoim życiu, tych najtrudniejszych. Kto ci wtedy towarzyszył? Z kim rozmawiałeś wtedy? Kto był wtedy tą ważną osobą? Pomyśl o osobach, z którymi odpoczywałeś, dzieliłeś swoje pasje, zainteresowania. Jakie to są te ważne osoby, z którymi to robiłeś? Kto to jest? Popatrz teraz na tę kartkę, która jest przed tobą. Zakreśl w koło te osoby, które z tej listy są dla ciebie najcenniejsze. Przypomnij sobie sytuację z tymi osobami, gdzie było miło, gdzie czułeś się dobrze, spokojnie na swoim miejscu.
skoro mogłeś choć trochę poczuć się dobrze z tymi osobami, to znaczy, że i ty byłeś dla nich ważną osobą. Byłeś i jesteś dla nich ważną osobą. Oni są dla mnie ważni i ja też jestem dla nich ważna. Jestem ważna. Nawet jeśli mamy ze sobą trudny kontakt, to są to dla mnie bardzo ważne osoby. Zobacz teraz, jak Jezus patrzy na ciebie. Stojąc blisko obok, patrzy i mówi: Dziecko moje, będąc w relacjach z innymi, jesteś podobny do mnie. Zbliżając się do innych ludzi, stajesz się coraz bardziej podobna do mnie.
Dopiero człowiek w relacji jest obrazem Boga, nie człowiek samotny. Koniec tej modlitwy. Porozmawiaj szczerze z Jezusem o tym, co jest teraz w tobie. Zapytaj Go, czy wracać do jakiejś relacji, czy wracać do kontaktu. Bądź, Panie, uwielbiony w tym, że są wokół mnie osoby, dla których jestem ważny. Że są osoby, które są dla mnie ważne.
Mimo, że nie zawsze mamy bliski i dobry kontakt, są dla mnie ważne osoby. I ja dla innych jestem ważna. Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum i wolę mą całą. Cokolwiek mam i posiadam, Ty mi to wszystko dałeś. Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarczy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję, moi drodzy, za wspólną naszą medytację, którą zrobiliśmy. I teraz trzeba znaleźć słowo życia, czyli coś takiego w tej medytacji, co mi daje życie. Może to być jakiś kierunek, który Jezus mi wskazuje, żeby zrobić, jakaś myśl, która mnie dotknęła, albo coś, co powoduje, że mi wzrasta nadzieja, żyć mi się chce, przychodzi jakaś radość, albo po prostu jakiś pozytyw się pojawia. Coś takiego głębokiego, co było w tej medytacji. Jedna rzecz, jedna. I zapiszcie to sobie na kartkach i będzie bardzo miłe ogłoszenie za chwilę, więc mam nadzieję, że zostaniecie. Do zobaczenia. Moi drodzy, mam nadzieję, że wystarczyło czasu. Zacznę od razu od tego bardzo, bardzo przyjemnego ogłoszenia, ponieważ wiele osób bardzo często nam zwraca uwagę o tym, że te medytacje są fajne i mają bardzo dużo znajomych, którzy nie mówią po polsku, albo zwłaszcza takie osoby, które za granicą gdzieś mieszkały i nas prosiliście wiele razy, zróbcie te medytacje w innych językach. I długo to nie było możliwe, ale Pan dał. Okazało się całkiem niedawno, że wśród osób, które medytują, jest z nami
taka dziewczyna, która ma na imię Ola, z naszej mobilnej wspólnoty jest Ola, robiła medytację bardzo często. Ola jest anglistką, jest też mistrzynią Europy w przemawianiu i kiedy rozmawialiśmy, poznaliśmy się już dawno, ale niedawno rozmawialiśmy na ten temat, okazało się, że ona bardzo długo w sercu nosiła w sobie takie pragnienie tego, żeby prowadzić ludzi właśnie tak za pomocą słów i mówić o tym innym osobom w jakimś takim procesie, trochę tak jak medytacje wyglądają. I połączyło mi się to w głowie, że jest potrzeba, wiele osób zgłasza, żeby robić medytację po angielsku. Jest taka osoba, która takie powołanie w sobie odkrywa, zaproszenie od Pana Boga. I od września dzięki temu ruszymy z angielskimi wersjami medytacji. Będzie to się nazywało Into the Deep. Czyli, żeby pogłębiarka, to trudno przetłumaczyć na angielski, więc będą medytacje online Into the Deep in English. Więc jeśli macie jakichś znajomych, którzy chcieliby coś takiego robić dalej, więc przekażcie im, żeby się modlili, żeby we wrześniu nam udało się z tym wystartować. Jak ktoś z Was chciałby nam pomóc w rozwoju tego angielskiego wydarzenia i chciałby jakoś pomóc w obsłudze na przykład w języku angielskim tego od strony social mediów albo różnych pomocy, to można do nas napisać. Można też nas wesprzeć w zakupie sprzętu do angielskiej wersji pogłębiarki, bo to będzie z Torunia się działo, nie z Warszawy. To się na pewno przyda, żeby mogły w dobrej jakości być te medytacje, ale będą. A później będzie po rosyjsku, hiszpańsku, po arabsku, słowacku i po czesku. To jest minimum 5, plan minimum. A później te osiedla i szkoły pogłębiarki, o których mówiliśmy, to kiedyś przyjdzie, na pewno. Więc dzielę się z Wami tą informacją i będę bardzo wdzięczny za wszystkie osoby, które będą chciały się w to dołożyć, wesprzeć to, tą angielską wersję. Dla mężczyzn jest ogłoszenie Droga Abrahama, panowie. Bez pieniędzy, bez jedzenia, pół dnia w ciszy, medytuje się, nie ma się telefonu przy sobie i jest po prostu duże oddzielenie od rzeczywistości. Idziesz i modlisz się, a pół dnia rozmawiasz z innymi osobami o swoim doświadczeniu wiary, jeśli masz je i jeśli chcesz się podzielić, jeśli nie, no to po prostu rozmawiasz o tym, o czym chcesz rozmawiać z tymi osobami. Pół dnia dla ciebie, pół dnia dla innych, tylko mężczyźni i bez telefonów, bez niczego. To jest coś, co się zdarza raz w życiu, a te osoby, które poszły, bardzo często wracają na drogę Abrahama dla nas, więc jak czujesz w sercu, że jest coś, co cię dotyka, kiedy o tym słyszysz, to wejdź na Drogę Abrahama. Link w opisie tego filmu jest do zbiórki. Do zbiórki po angielsku jest na wersję angielskojęzyczną pogłębiarki. A jak chcesz, jesteś zainteresowany Drogą Abrahama, drogaabrahama.jezuici.pl. drogaabrahama.jezuici.pl. Trzecie ogłoszenie, też przyjemne. Był wypad w góry pogłębiarkowy osób z naszej wspólnoty, którzy się wybrali w góry dzięki Krzyśkowi, który zorganizował to spotkanie. Zdjęcia można zobaczyć na naszym Facebooku. Będzie więcej takich spotkań, więc jakieś weekendziki, lipiec może, sierpień, wrzesień i może coś w Kodniu się uda zrobić, jakieś spotkanie pogłębiarki. Fajnie, bo to osoby są, które są po prostu z naszego klimatu, bardzo miłe, życzliwe i dobra atmosfera na tych spotkaniach jest. Słyszałem, że było rewelacyjnie, z tego co mi Krzysiek powiedział. I ostatnie spotkanie, ostatnie ogłoszenie, grupa medytacji online. Jeśli cię dotknęło coś w czasie tej medytacji, to podziel się z innymi i też z osobami, które pracują nad tymi medytacjami. To jest ważne, żeby wiedzieć, co was dotyka, co wam pomaga. I też jeśli jest coś takiego, co na przykład nie zagrało w czasie medytacji, to też dawajcie nam znać, żebyśmy my, jeśli popełniamy jakieś błędy, żebyśmy ich nie popełniali. I bardzo jestem wdzięczny też za krytyczne uwagi, nie tylko treściowe, ale też techniczne i jak każdy ma jakiś pomysł, to zawsze warto się podzielić. Bardzo dziękuję Wam, całej naszej ekipie, która tutaj jest, która to tworzy, która to tłumaczy na język migowy, robi napisy, która modli się za nas, osoby, które dbają o Facebook, YouTube, transfer, osoby, które bardzo się modlą też za nas, wszystkie osoby, które nas finansowo też wspierają. Ta pogłębiarka jest dzięki całej tej ekipie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, ściskam, całuję i życzę dobrej nocy. Z Bogiem.